Rozmowa dnia. Adrian Pietraszek, to jest Rozmowa Dnia, Radia Sudety 24, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Zaczynamy od ważnego tematu. Do 15 sierpnia upłynął termin składania przez samorządy wniosków do programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. O co wnioskował samorząd gminy Strzegom? Przypominam, że były wytypowane obszary, w których można było składać jeden wniosek. Maksymalnie każdy samorząd gminny mógł złożyć, gminny powiatowy mógł złożyć trzy wnioski, więc tu idąc w kolejności złożyliśmy na no, takie tematy, które no, myślę, że są bardzo istotne i dla mieszkańców, ale też gdzie ciężko do tej pory było gminie zawnioskować o większe środki finansowe. Pamiętajmy, że każdy nabór, niezależnie kto realizuje, no, ma określone i cele, i priorytety, i kryteria. Więc tutaj podjęliśmy decyzję, że pomożemy troszeczkę i przyspieszymy temat związany z kanalizacją gminy. Przypomnę, że zostały nam trzy wioski, które w tej chwili, trzy sołectwa, które w tej chwili nie posiadają tej kanalizacji. To są Skarżyce, Stawiska i Grochotów. Dlatego podjęliśmy decyzję, że dla dwóch wiosek, czyli dla Skarżyc i Grochotowa, złożymy właśnie projekt, który opiewa na kwotę około 9 milionów złotych. To jest dokumentacja, która jest przygotowywana w uzgodnieniu oczywiście z naszą spółką Wodociągi i Kanalizacje. No i chcielibyśmy, tak jak wielokrotnie deklarowaliśmy, do końca tej kadencji zakończyć jakby temat kanalizowania, bo przypomnę, chcemy wrócić do miasta, chcemy wrócić też na sołectwa, w których powstały nowe osiedle, jak chociażby w Goczałkowie, w których powstają nowe ulice. W tej chwili remontujemy, czy właściwie budujemy od początku ulicę Wodną, więc to pokazuje, że trzeba wrócić w nowe obszary po to, żeby uzbrajać tereny, głównie związane z to bezpośrednio z miastem. Dlatego chcemy przyspieszyć temat kanalizowania, tak żeby mieszkańcy, którzy od wielu, wielu lat, prawda, nie mają tej kanalizacji, no mogli w końcu z niej korzystać, a my żebyśmy mogli się skoncentrować i nasza spółka na nowych zupełnie zadaniach. I to jest jedno takie duże zadanie. Drugie to jest związane z termomodernizacją przedszkola numer 3, czyli przedszkola w tak zwanym parku. Tu kwota jest rzędu 3 100 000. Pomimo tego, że zadanie nazwane jest termomodernizacja, tak naprawdę to jest modernizacja również całego wnętrza tego przedszkola. Budynek jest no, praktycznie zabytkowy, przepięknie usytuowany, no ale od wielu, wielu lat brakowało nam środków finansowych i ciężko nam było wpasować się w jakikolwiek program, tak żeby akurat te przedszkole zmodernizować, dlatego chcemy spróbować sięgnąć po te środki finansowe i największą złożonym projektem, właściwie to są dwie ulice, można powiedzieć, to jest od Alei Wojska Polskiego i skrzyżowania z ulicą Legnicką, czyli od świateł do torów, czyli do stacji Strzegom Główny, plus droga, która jest takim sięgaczem i do słodowni, i do składu opałów. Tam bardzo wielu rolników, szczególnie w tym okresie, dostarcza słód, jęczmień do tego, do naszej słodowni. Więc po to, żeby połączyć te dwie ulice i no, stworzyć jakieś warunki właśnie między innymi też dla rolników, którzy korzystają z tej drogi, złożyliśmy ten projekt i to jest kwota rzędu 15 milionów złotych. Ja tylko dodam tak, żebyście Państwo też wiedzieli, że planowane są kolejne nabory, więc jakby wybraliśmy priorytetami, ale też kompletnością dokumentacji. Pamiętajmy, że warunkiem jest od momentu otrzymania wstępnej promesy na finansowanie jest pół roku na rozpoczęcie procedury przetargowej. Więc tutaj no jakby szliśmy typowo w kilku różnych obszarach, no tak żeby też móc pozyskać po prostu firmy wykonawcze, bo z tym dzisiaj nie jest łatwo. Mamy przykład kaplicy cmentarnej na cmentarzu numer 2, gdzie no wpłynęła jedna oferta i no naprawdę bardzo mocno przewyższa wartość naszą, którą mieliśmy w budżecie. Podobny jest temat ulicy Rzeźniczej. Ta ulica oczywiście wraca do budżetu i będziemy na najbliższej sesji przesuwać środki finansowe. Zadanie jednorocznego zrobimy zadanie dwuletnie, być może wtedy znajdą się wykonawcy, bo też tych ofert nie było dużo i też znacznie przekroczona wartość kosztorysowa i planów w budżecie. Dlatego pewne rzeczy no, musimy jakby dopasować i do rynku, ale też tak jak to, co powiedziałem na początku, trzeba się wpasować w program. Czy w opcji tego remontu Alei Wojska Polskiego również w grę wchodzą chodniki? Przynajmniej ta część tych chodników, które nie zostały wyremontowane? Oczywiście tak, idąc od miasta,
lewa strona będzie w zupełności przebudowana. Trzeba pamiętać, i ten projekt był też konsultowany z mieszkańcami, powstaną nowe miejsca parkingowe, sama ulica zostanie zwężona oczywiście do parametrów, jakie są wymagane dla tego rodzaju dróg, ale pamiętajmy, że w tamtym obszarze, szczególnie od restauracji Stragona, czyli od ulicy Mickiewicza i Dworcowej, w kierunku torów, czyli stacji Strzegom Główny, brakuje nam miejsc parkingowych, chociażby dla działkowców, którzy tam licznie, szczególnie w weekendy, ustawiają swoje samochody. Prawa strona idąca od miasta jest wremontowana, więc jak najbardziej ta lewa strona będzie wykonana w całości, ale pamiętajmy, ze zwężeniem jezdni, oczywiście do parametrów, jakie są wymagane dla tych dróg. Kiedy te pieniądze mogłyby stać się rzeczywistością? Kiedy mogłyby się rozpocząć te wszystkie inwestycje? Chodzi o tą kanalizację, termomodernizację i remont Alei Wojska Polskiego. Pamiętajmy, że sam program zakłada, że od momentu otrzymania wstępnej promesy o dofinansowaniu mamy pół roku na wszczęcie procedury przetargowej. My tutaj, jeśli chodzi o kanalizację, chcielibyśmy na najbliższej sesji i termomodernizację wprowadzić środki finansowe na zabezpieczenie wkładu własnego. Natomiast jeśli chodzi o Aleję Wojska Polskiego, pamiętajmy, że w poprzednim jakby dofinansowaniu programie otrzymaliśmy 1,5 miliona złotych, więc jak tylko dokumentacja będzie uaktualniona na ten moment, będziemy ogłaszać przetarg i to, żebyście Państwo byli spokojni. Także mówimy tutaj o tym pierwszym etapie, bo my tak sobie to nazywamy w urzędzie, to jest od toru w kierunku McDonalda, to jest pierwszy etap, natomiast ten drugi etap, duży, za tą kwotę około 15 milionów, to jest planowane właśnie w ramach dofinansowania BGQ, czyli w ramach tego programu i założenia teoretycznie powinniśmy poznać wyniki tych naborów około połowy września. Panie burmistrzu, mówi się, że wkład własny ma wynieść około 5% do 90%. Jak państwo szacujecie, jak to może realnie wyglądać? Pamiętajmy, że każdy program ma swoje ramy finansowe. I tutaj jest też określona rama finansowa, mianowicie jeżeli po przetargu, czy w wyniku przetargu okaże się, że wartość ofert złożona w tym przetargu jest niższa od złożonego wniosku, no to wtedy ta dotacja będzie pomniejszona. Natomiast w przypadku, gdyby nieszczęśliwie dla nas się okazało, że wartość ofert jest wyższa niż to, co złożyliśmy i na co otrzymaliśmy wstępną promesę, no gmina w tym momencie będzie musiała zwiększyć swój wkład własny. Więc tu się mówi o maksymalnej kwocie tych 5-10% wkładu własnego, czy odwrotnie, dofinansowania 90-95%. Natomiast trzeba mieć tą świadomość, że przetargi płatają figle i tu może być różnie. Mamy możliwość składania na zadania jednoroczne i dwuletnie. Pamiętajmy, że w przypadku przedszkola numer 3, bo już nawet słyszałem, że od września ten remont ma się zacząć, jest to fizycznie po prostu niemożliwe, bo pamiętajmy, że tam są dzieci w tej chwili. Więc z naszej strony będziemy musieli przenieść na czas remontu dzieci do innej placówki. Mamy już pewne przemyślenia, ale też trzeba będzie pewnie wykonać pewną drobną adaptację. Natomiast tutaj mówimy, że pewne działania muszą być na pewno przygotowane. Przykład tego przedszkola. Natomiast jeśli chodzi o Aleję Wojska Polskiego i kanalizowanie wsi, czyli te dwie miejscowości, będą to w naszej ocenie zadania dwuletnie. I myślę, że tutaj tak realnie jesteśmy w stanie Aleja Wojska Polskiego i kanalizowanie rozpocząć nawet i w tym roku, bo praktycznie z przetargami będziemy za chwileczkę gotowi. Natomiast miejmy świadomość, że to są zadania dwuletnie. Tyle o programie inwestycji strategicznych. Przenieśmy się jeszcze do Fortu Gaj. Niedawno przygotowywaliśmy materiał z postępu prac, jeżeli chodzi o rewitalizację Fortu Gaj. Pozyskaliśmy również informację, że prace miałyby się zakończyć z końcem września. Powiem szczerze, że ten termin chyba trochę przedwczesny. I tak i nie. Ja dzisiaj podpisałem kolejną umowę na 500 000 złotych. Pamiętajmy, że dość niedawno radni wprowadzili dodatkowe środki finansowe, bo pierwsze opracowanie i założenia tego przetargu, który został wtedy rozstrzygnięty i z tym terminem wrześniowym, dotyczył tylko i wyłącznie wnętrza Fortu Gaj do wysokości gruntu. Czyli od gruntu w górę mury miały być odbudowane wraz z zagospodarowaniem. Niestety albo stety w wyniku prac ziemnych okazało się, że odsunięto kolejne fragmenty, które były zagruzowane, były zasypane, zaśmiecone i zadrzewione. I w tym momencie radni zdecydowali, że dołożą kwotę 500 000 złotych, tak żeby zwiększyć zakres części zewnętrznej. Czyli w tym momencie, jak Państwo byliście i oglądaliście, wyszliśmy już praktycznie za wiatrak prochowy.
W tej chwili są robione części jakby zewnętrzne, natomiast no niestety uprzedzę, że to dalej nie jest koniec wszystkich prac. Widzimy, że odsłaniają nam się kolejne elementy, szczególnie tutaj od strony ulicy Niepodległości, gdzie no mieszkańcy mają ogródki i tam no pojawiły się kolejne mury, kolejne fragmenty elementów kamiennych, które będziemy musieli w przyszłości i zabezpieczyć, i odnowić. Panie burmistrzu, na koniec jeszcze pokażę zdjęcia, może przekażę. Chodzi o oznaczenie pasa jezdni, są to oznaczenia poziome, które wydają się być ścieżką rowerową, ale chciałbym pana burmistrza zapytać, jaki dokładnie mają status. To chodzi o fragment ulicy Kościuszki. Przekażę zdjęcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak Państwo pewnie zauważyliście, w Strzegomiu dosłownie 2-3 tygodnie temu trwały prace związane z oznakowaniem poziomym, czyli malowaniem i pasów, i ścieżek, i właśnie tego oznakowania tak zwanych rowerków. My decyzją Rady Miejskiej wprowadziliśmy środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej związaną ze zmianą organizacji ruchu dla całego miasta. Budujemy fragmentami ścieżki rowerowej, przykład ulicy Aleja Wojska Polskiego, czy chociażby Paderewskiego, ulicy Dolnej, i wiele osób, które no nie do końca zna być może przepisy ruchu drogowego, w trosce po prostu zgłaszały nam, obawiały się, no jak mam jechać tą ścieżką rowerową, jak ona w którymś momencie się kończy, którędy to ja mam tak naprawdę jechać. I zapominają, że rowerzysta jest uczestnikiem ruchu drogowego i może w dowolnym momencie, oczywiście kierując się pewnymi zasadami bezpieczeństwa, jeździć również po jezdni. Dlatego na podstawie tego projektu organizacji ruchu, który został zatwierdzony między innymi przez starostwo, bo gmina nie ma prawa samemu sobie malować, czego chce na jezdni, została wprowadzona nowa organizacja ruchu, gdzie wydzielono miejsca, którymi mogą się poruszać rowerki, czyli nasi rowerzyści, i między innymi tutaj na ulicy Kościuszki został wymalowany fragment i jest to wydzielony pas jezdni, w którym mogą korzystać po prostu rowerzyści. Panie burmistrzu, ale jednocześnie zabrano miejsca parkingowe dla przedsiębiorców, bo jednak parkowali tam przedsiębiorcy i klienci również tych lokalów, które tam znajdują się przy ulicy Kościuszki. No nie da się, przebudowując czy wprowadzając nowe oznakowania, chociażby nowe przejścia dla pieszych, nowe progi spowalniające, wszędzie zachować miejsca parkingowe. Jak znam tamten obszar, to wiem, że na zapleczu tego dużego obiektu usługowego w tej chwili znajduje się duży plac, tam chyba już myjnia, nie wiem czy działa, czy nie działa, nie zaglądałem, ale wydaje mi się, że przedsiębiorcy jak najbardziej mają możliwość tam korzystania. Vis-a-vis tego miejsca, czyli przy sklepie, w kierunku tak zwanej poczty, również jest sporo miejsc parkingowych, więc wydaje się, że nie jest to aż takim wielkim kłopotem. Ja wiem, że każdy z nas chciałby dosłownie stanąć w witrynie sklepowej, jak na McDrive'ie skorzystać z oferty danego przedsiębiorcy, ale ja też zwracam uwagę, że wielokrotnie policja też do nas zgłaszała fakt, że w tym miejscu, szczególnie w kierunku ulicy Parkowej, nie powinny stawać samochody w odległości 15 metrów od skrzyżowania. I kto jeździ samochodem, wielokrotnie widział, że bywały chwile, kiedy naprawdę nie szło przejechać dwoma autami równolegle w tamtym miejscu, bo samochody były zaparkowane po prostu na zakazie. Dzisiaj ta sytuacja znikła. Ja wiem, że może to stanowić pewnego uciążliwość, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Korzystajmy z sąsiednich parkingów, a temat myślę, że poprawi się też w tym miejscu i bezpieczeństwo, i zadowolenie samych mieszkańców. Komunikacja ścieżek rowerowych, postępy pracy w Forcie Gaja, także działania w ramach programu inwestycji strategicznych były tematami rozmowy dnia, której gościem moim i Państwa był pan Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dobrego dnia.